Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania na planszy. Dzisiaj będziemy mówić na temat gry, która jest tym sequelem gry Aquaspir i nazywa się Octodice. I o dziwo, nie zrobił jeszcze Stefan Feld. Oj tam sequelem. Jest, napisali to na instrukcji. Że tak? Użyli słowa sequel? Nie, że tam, że jest inspired by i że Stefan Feld robił testy. Nie, no inspiracja Feldem jest oczywista. No oczywista, nawet mam pozwolenie od Hall Games, na użycie zdolności. No to myślisz, że to Feld malował? Octodice, Pegasus, Szpile i o tej kościanej wersji Aquasphere będzie mówił ja, czyli Windziarz. Ja, czyli Ink. I ja, czyli Ciunie. Spoko. Octodice. Nie, nie szukajmy klimatu. Znaczy wiecie co, powiem szybko. W instrukcji napisane jest, że w Aquasphere wszystko się zepsuło i teraz trzeba gwałtownie reperować to, co się zepsuło w Aquasphere i robimy to za pomocą kości, czyli ręcznie robimy wszystkie rzeczy, które były w Aquasphere. Które normalnie robiły roboty. Tak. Nie ma robotów. Nie ma robotów? Przecież robimy roboty w tym. Boty robicie. Boty. No boty. Nie, boty. W Aquasphere były te robotki, a teraz nie ma tych robotków. Nie wysyłasz ich. No dobrze. Programowałeś tam wysyłanie robotów, tutaj teraz tego nie ma. Zapierniczam na własnych kościach. Dobra, nie było klimatu w Aquasphere, to też nie ma klimatu. Jedyna rzecz, która jakby warto podkreślić, trzeba powiedzieć. Graficznie ta gra jest, no, jest w 100% Aquasphere'em, nawet tak. Znaczy napis... obrazki są trochę głupsze. Głupsze, ale napis jest nawet tą samą rzeczą. No tak. Wszystko jest obrazek masz tylko na okładce, a już... W samej grze masz nic. To jest, wszystkie masz ten sam numer, co zrobili z Le Havre i Bremerhaven. Prawda? O, no podobnie to, no dosyć podobnie. Ale Bremerhaven, znaczy, lepsza gra. Lepsza tylko gra. Mam wrażenie, że tutaj jeszcze odległość między pierwowzorem a tym jest troszkę większa. Tak? Nie założę. Dobra, jest to gra dla 1 do 4 graczy. Ważne, 1 do 4 graczy, był stworzony solo. 20-30 minut się gra, jest to wersja kościana. Ale to nie jest wersja kościana, bo to tak naprawdę jest, oprócz tematu i nazwy nie ma nic wspólnego z tym, czym był Aquasphere. Oprócz tego, że to jest tak samo suche jak Taratos. Minimalnie ma sposoby punktacji, ma minimalnie przeniesione. Sposoby, tak. Czyli dostajesz punkty za na przykład... A, za piramidkę. Dostajesz punkty za piramidkę, dostajesz punkty za wystawianie botów i dostajesz też punkty za... Nie, inaczej. Punkty za łodzie podwodne dostajesz, jeśli wystawiłeś boty w tym samym kolorze. W Aquasphere też dostawałeś punkty za wystawianie botów, tylko jeśli miałeś wystawione łodzie podwodne. Zgadza się. Tak, ale mi chodzi o to, że wiesz, to jest taka... A nie, to wiesz, to widać, że myśl faktycznie jest jakaś... Jest jakaś taka drobna inspiracja tutaj. A, czyli krótko autorzy tego grali kiedyś autor grał kiedyś w Aquasphere i stwierdził, o kurczę, grę kościaną bym chciał tego zrobić, ale nie mam pomysłu na grę kościaną. To wezmę Quixa. Dobrze, szybko doszliśmy z konkretów. Dobra, szybko zaczniemy do konkretów. No to zaczynaj, jak już tak jedziesz, to już jedź. Dobrze, to... Mechanika. W dużym skrócie to jest Quix ze zmienionymi obrazkami i trochę bardziej... No ale może ktoś nie grał w Quixa, więc... Już właśnie tłumaczę. Mamy 6 kostek. 3 kostki białe, które odpowiadają akcjom i 3 kostki czarne, które odpowiadają wartościom. Rzucam tymi kostkami, 2 sobie zachowuję, rzucam 4, 2 zachowuję, rzucam 2. Dwiema. W wyniku tego otrzymuję 6 ścianek, które teraz wykorzystuję do wykonywania akcji. Biorę jedną kostkę białą, biorę jedną kostkę czarną i to oznacza, jaką akcję z jaką siłą mogę wykonać. Na kostkach czarnych mamy wartości 0, 1, 2 i kolory. Żółty, czerwony, niebieski, zielony i jakiegoś pewnie 5 zapomniałem. I biały. Najważniejszy. Oczywiście, że najważniejszy. I teraz próbujemy białą kostkę z czarną spasować w taki sposób, żeby wykonać akcję. I na przykład akcja zbierania kryształów do niej dopasowuje dowolny kolor, dowolną wartość. Tyle punktów najlepiej dostaje. Najlepiej jak najwyższy. Tyle punktów dostaje. Zębatki trzeba po kolei kolory odpalać za coraz wyższe wartości. Tak. Akcja bota, wystawiam bota w danym kolorze, za pierwszego dostaję punkt, za drugiego 2 punkty. Akcja łodzi podwodnej w danym kolorze, wystawiam łódź w tym kolorze i dostaję punkty w zależności od tego, ile botów mam wystawionych. I tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. I jest, no i jest jeden, jest też akcja laboratorium. Mamy ułożoną żeton w planszy laboratorium, po której możemy się przesuwać i to daje nam jakieś specjalne zdolności w trakcie gry. I teraz tak, w każdej rundzie
będę mógł w każdej rundzie rzucam kostkami dwa razy. Śmieją się ze mnie. Strasznie się ze mnie śmieją. Nie, nie. Mam okulary. No mów, no. Dobra. Rzucamy kostkami. No to już powiedziałeś, jak rzucamy. No i co, no? Rzucamy kostkami, wykonujemy dwie akcje. Rzucamy kostkami, wykonujemy dwie akcje i to jest koniec rundy. Zliczamy. No i fajna rzecz jest, jak się gra więcej niż jedną osobę, że można pokrać akcję. Właśnie tak? do tego mówię. To jest motyw wzięty z Quixa, czyli dwa razy na całą rundę mogę wykorzystać jedną parę kostek wziętą od innego gracza. Dowolny sposób, tak, jaki chcę. Co jest tutaj, wprowadza ten element pod tytułem interesują mnie wyniki innego gracza i mogę coś ewentualnie naprawić. I zastanawiam się, czy już chcę z tego skorzystać, czy może poczekam, aż ktoś następny wyrzuci coś lepszego. Tak. To jest tutaj dosyć takim znamienną rzeczą, że można przekombinować tutaj, a można też za wcześnie jakby coś zrobić, a później na przykład Ing rzuca cztery ośmiornice, tak? Czyli dużo punktów. Ważne jest to, co powiedziałeś, te laboratoria, czyli te rozszerzenia, bo one pozwalają modyfikować wyniki na kościach w jakiś sposób. Tam albo dają dodatkowe punkty za niektóre wyniki, albo jakieś... Albo zmieniamy jakieś tam rzeczy, co powoduje, że tak naprawdę no, jest to atrakcyjna forma, ale ona daje mało punktów tak naprawdę, oprócz tego, że jak się tam daleko dojdzie, dodaje dużo punktów. No i teraz możemy w sumie jak po tej mechanice, no to jest prosta mechanika, tak? Nie oszukujmy się, na trzy osoby to jest tych rzutów, każdy rzuca 6 razy, tak? To jest 18 rzutów. 18 tych takich w sensie ciągów. W sumie wszystkie. Tak. Bo cała gra dla jednego gracza to jest po prostu 6 razy ciepnięcie po 3 razy kośćmi, tak? Czyli to jest tak. Szybko to się gra i potem wszystko zgryz. Co ja mam teraz... wybrać tego ewentualnie, bo tego jest mało, ale no teraz jest tak, jak na taką prostą grę, opierającą z taką małą liczbą akcji, opierającą się na wykreślaniu rzeczy w notesiku i opartą na kostkach, to poziom skomplikowania, może nie poziom skomplikowania, ogólnie padło to słowo dzisiaj już, gra wydaje się troszeczkę przekombinowana. Tak, bo w sensie to nie jest nawet poziom skomplikowania, że tak jakby decyzji, tylko za to jest tak, a za to, na tej akcji się tak liczy, a na tej się tak liczy, a tutaj muszą być najpierw te muszą być, jest dużo takich drobnych... Spróbujcie wytłumaczyć tę grę komuś, kto nie grał w ogóle. Znaczy, spróbujcie wytłumaczyć tę grę niedzielnemu graczowi, to po prostu zniszczy was wzrokiem. Sobotni może to ogarnąć. My, jak słuchaliśmy zasad tłumaczonych przez więziarza, to po tak, prostu... Pierwsza partia była dramatyczna. Pierwsza partia była dramatyczna, bo ja cały czas tłumaczyłem... I się dopytywałem ciebie jeszcze, Ale dlaczego? To jest ważne. Dlaczego? Dlatego to, co powiedziałeś ty, Inku. Mianowicie, część rzeczy punktuje natychmiastowo. Część rzeczy punktuje co te dwa rzuty, a część rzeczy punktuje na koniec. Nie jest to jakoś tak zgrabnie określone, co kiedy punktuje. Mamy też punkty ujemne, co akurat jest widoczne, ale z drugiej strony to podbieranie akcji. Czy mogę tak, czy nie mogę tak? Tu jest jeden mały problem. Taki naprawdę mały problem. Gra jest za krótka na poziom skomplikowania, który oferuje. Tak jest, bo to nie jest turlania... tak, że to jest trudne. To jest trudne w porównaniu z tym, co... czym ta gra jest. Tak. O tak. Tak. O, to jest właśnie to, czego szukałem. Tak, bo to jest właśnie, to jest gra, powiedzmy, tak bym powiedział, pokroju Love Letter, jeżeli chodzi o poziom długości grania, o to mi chodzi, a poziom skomplikowania to jest, kurczę, no nie wiem... No jakiegoś takiego... Ride, średnio suchego euro, jeśli chodzi o przejścia. Tak pomiędzy, co robi która akcja, która daje jakie punkty. Szczególnie i tak dalej. Z tym, że mamy jeszcze 9 płytek laboratoriów, one są dwustronne i te specjalne zdolności wprowadzają kolejne zasady, które jak na grę na 18 rzutów na 3 osoby, 24 na 4 osoby, to jest troszeczkę za skomplikowane, tak? No i... Znaczy, to jest za skomplikowane, za dużo kombinowania, jak na brak kontroli, który mamy nad tym, co się dzieje. No niby to laboratorium daje ci kontrolę, ale... No, ale to nie wyrzuciłem ani razu ostatnio. Nie, no tak pod koniec wyrzuciłeś, bo nie było potrzebne. No i tutaj nie unikniemy porównania z Quixem takiego... Nie unikniemy. Quixem, czyli grą, której standardowo używamy jako... Inaczej, bo
Tutaj naprawdę kręgosłup mechanika jest ten sam. Wiesz, o co tak. To jest najgorsze, że mechanika jest ta sama, tak? Czyli mamy sytuację, w której interesują nas wyniki innego gracza, bo możemy go użyć do czegoś, tak? I gdyby... Ale też patrzymy na te wyniki, jest takie i zastanawianie się 3 minuty, a w Quixie, o 10, tak, wiem, skreślam. No właśnie, bo Quix to jest u nas standardowy dobijacz, jak już nie mamy sił na nic innego. Tak, no, i jeszcze taki. Ostatnio przecież graliśmy i to było rzucanie, wrzeszczenie na siebie, co ty mi tu... No, wyniki były dobre. I tak też, dalej, dziwne. Chociaż niektórzy mówią, że Quix to nie gra już o tym, nie? Ja wiem, ale... Ale to jest dobry filler, dobry zapychacz czasu, tak jak powiedziałem. Quix jest właśnie... odpowiedniej wagi jak na to, do czego jest używany. Jest prosty, jest czytelny i jest fajny. Octodice nie jest proste, nie jest czytelny. I przez to nie jest fajny. Znaczy, ja powiem tak, potencjalnie ta gra, gdyby była dłuższa, ona mogłaby spełniać swoje funkcje, tak? Ale z drugiej strony sobie myślę, ale jakby była dłuższa, to byśmy robili po prostu więcej tego samego cały czas, tak? Czyli więcej kombinowania, liczenia, czy to mi się bardziej opłaca, czy to mi się mniej opłaca. Tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, bo to ważne powiedzieć jest, bo chłopaki nie grali. Ja grałem wariant solo, bo po tej, no, po tej naprawdę pierwsza partia to była taka partia pod tytułem, jakbym miał długopis wtedy przy sobie, to pewnie moje oko już dawno nie byłoby moim okiem. Nie no, bo to była taka, taka partia, po której było takie wrażenie, znaczy, dobra, czemu oni to tak zrobili, skoro mieli dobry materiał. Ja powiem tak, jak przeczytałem instrukcję, to mówię, o, to jest Quix, to zagraliśmy wtedy jakiś Nippon, chyba wtedy graliśmy, więc było takie wypalenie mózgowe było. I mówię, zaproponuję chłopakom taką dobitkę Octodice. Chłopaki zobaczyli kości, powiedziałem, że to w miarę jak Quix. Nagle zacząłem tłumaczyć i jest 48 pytań, które faktycznie się pojawiają tutaj i to nie wynika z tego, że byliśmy zmęczeni, tylko dlatego, że tak to jest. I Winiarz ma taką manierę. Pytanie? Sekunda ciszy. O, dobre pytanie. Nie do instrukcji. A tak, no bo tutaj faktycznie jest, tutaj no bo było trochę takich zakrętów, tak, że ja się musiałem wspomagać, kurde, o co, faktycznie, dobre pytanie, o co chodzi, nie? Ale muszę powiedzieć, zagrałem kilka razy solo i to też było takie smutne, bo solo się gra 9 rund, czyli 9 razy to pyka się, czyli z tych rzutów tam 9 razy 6 i nagle jest, kurde, jest coś takiego, że grałem 9 razy i te wyniki, tam rozpiętość była 3 punkty. I tu szedłem sobie raz w to, raz w to, raz w to i sobie myślę, no kurczę, zagrałem 9 razy i mam takie rozpiętości, trochę tak się poczułem dziwnie. Gra jest dobrze zbalansowana, się mówi. Tak? Zbalansowana czy zbilansowana? Zbalansowana. Nie, ja wiem, ale... No, kurde, balans. No ale dlaczego zbalansowana dobrze? Dlatego, że grasz... No co nie zrobisz? No i nawet nie poczułeś po prostu. A, późno już. Dobra. Mówiąc krótko, chłopaki mają, mają rację. Najgorsze jest to, że właśnie zagraliśmy sobie partię na zasadzie, zagramy sobie, żeby na świeżo powiedzieć o tej grze. I to była taka partia, która wystała z nas z krew. I to nie pora, bo jest późno, ale to partia, tak naprawdę. No bo tak, chłopaki mieli zdecydowanie więcej punktów ode mnie, bo udało im się wyrzucić dokładnie to, co chcieli na kostkach. No, trochę no tak, tak. Znaczy, no, tak. No. A ja przegrałem tiebreakerem z Inkiem i czuję się... Tak, a ja się normalnie czuję takim zwycięzcą, że tak wymyśliłem dobrze i tak dobrze zagrałem. I w sensie... No ani to nie był czuję, świetny pomysł wyrzucić te cztery ośmiornice na sześciu kostkach. Tak jest. Ani nie czuję satysfakcji z tego, że wygrałem, bo dobrze wymyśliłem, ani nie miałem fanu z głupawej rozgrywki, rzucania, turlania i podśmiewania się z tego, że innym nie wychodzi. Tak. Więc... Na głupawe to jest za trudne i skomplikowane, a na skomplikowaność i trudność, losowość tej gry zabija cały fan z tej gry. Nie? No więc właśnie. Ani fan, ani losowość. Ogólnie rzecz biorąc, projektanci... Chórem chyba. Teraz. Znaczy chórem. Ja chciałem powiedzieć, projektanci, decydujcie się, co projektujecie, bo... No, no to kurczę, znaczy potencjalnie to ja rozumiem tutaj ideę. Dziwi mnie trochę taka rzecz, bo jest mocno podkreślone, że Feld był playtesterem tego. I zastanawiam się, znaczy myślę, że... Może to bardzo uprzejmy człowiek. Albo nie, albo nawet on widział, że tutaj te mechanizmy, bo to chodzi mechanicznie, ale... Działa, zdecydowanie tylko, działa. Tylko, że growo, tak fanowo tak trochę mało działa. I powiem, że to jest dziwne. Znaczy jedyny chyba zaletą tej gry jest to, że ona kosztuje 10 euro w Niemczech i to jest dobra rzecz. Znaczy zaletą jest to, że w Niemczech. Ale jeszcze chciałem zwrócić jedną uwagę, bardzo fajną rzecz. Pokazów Szpile od niedawna robi dwujęzykowe wersje. Co jest im plus. Czyli teraz mamy przynajmniej przekonanie, że gramy w miarę zgodnie z zasadami. No tego bym nie powiedział, bo akurat tłumacz tam tutaj tego, Hengista się tłumaczył, więc... Ja nie wiem, czy w Niemczech jest tylko jeden tłumacz z niemieckiego na angielski, ale chyba tak jest. Także zgodnym chórem, panowie, 3, 4... 0. Dobra, dzięki i do usłyszenia. Mówili dla was? Ink, Czuniek i Winiarz.